jeden, może być i więcej, ale na razie jest tylko jeden. Może i było więcej, ktoś sobie był, może rano, może na tygodniu. I pozbierał. Dobra, idziemy dalej. Jutro na pewno też będzie multum ludzi. Znają życie. Ale niestety ja do pracy na rano, mimo niedzieli. Bo są jakieś, jest sporo zamówień. Różne dzbanki, pierdółki, wazoniki szklane. I dlatego jest, nawet działamy w niedzielę. Ja już się przyzwyczaiłem. Tyle lat, powiem wam. W styczniu, już niedługo, stuknie ponad 5. Ale ja nie o tym, jeszcze wrócę do grzybów. Marnie widzę końcówkę sezonu. Po tym jak oglądam, widzę wasze filmiki, aż się chcę płakać normalnie, że u mnie nie ma czegoś takiego jak u was. Idziecie kilka minut, bęc, pyk i kosz, a ja muszę łazić, chodzić, szukać, wynajdywać tutaj. Jeszcze po pracy. Możliwe, że jeszcze pójdę na tak zwany dodatek, to też mnie nie będzie. O, tam ktoś tę gałąź na pewno ściął. Tam była gałąź. Ktoś ją ściął. Pewnie też chodził za grzybami. Także może tutaj nie być. Dobra, idziemy dalej, sprawdzimy miejscówę. Jestem w drugiej stałej miejscówce. Widać, że tutaj cieli drzewo, gałąź była na przejeździe i zbuszowali miejscówę. Grzyby potratowane normalnie leżą, ale może coś ominęli, zobaczymy. Już nie chce mi się w to wierzyć. Możliwe, że i były jakieś tam grzyby, ale to jest dla nas, wyzbierali. Jako muchomory. I nic więcej. Dobra, trzeba się stąd zmywać. Nie ma sensu chodzić. Tutaj możliwe, że coś było. Nie wiem, może muchomor. Albo i coś było, jakiś grzyb tylko ktoś wziął. Zobaczymy tutaj jeszcze w trawie. Wrócę jeszcze do tej miejscówki. Zobaczcie, tu leżało drzewo zbuchtowane, zniszczone. Tam gdzieś ktoś pojechał z tym drzewem o ślady. Tak to jest, jak ludzie nie wiedzą, że są, nigdy nie wiedzą, że są grzyby, a jak się już zwiedzą, tak koniec. Można zbierać chłopy. Dobra, kończę tę część. Może zobaczymy się w drugiej. Na razie, trzymajcie się, hej.